Dzień dobry. Ach, te media, czy one nam kiedyś odpuszczą? Czyli horoskop wejścia Merkurego w Bliźnięta, co nastąpi o 9:37, 6 czerwca. I horoskop obejmuje jedynie 2 tygodnie, bo Merkury porusza się teraz bardzo szybko. I cóż on tutaj w tych naszych Bliźniętach oznacza? Tak mamy go tutaj na dzień dobry w Bliźniętach. To jest oczywiście wzrost znaczenia mediów, zwłaszcza społecznościowych i cyfrowych. No, oczywiście czeka nas więcej debat publicznych, no szczególnie do 9 czerwca z wiadomych względów. Informacja będzie w tym czasie zasobem kluczowym, dlatego pojawią się nowe inicjatywy związane z edukacją medialną i walką z dezinformacją, tak zwanymi fejkami. No, nie wiem, czy nam to cokolwiek pomoże, bo tego już jest tak dużo, że trudno jest odróżnić tą prawdziwą edukację od tej znowu, która ma nas prowadzić w błąd. W każdym razie próby będą. Dyskusje mogą też dotyczyć wprowadzenia nowych metod nauczania i technologii edukacyjnych. Wzrośnie zainteresowanie nauką, badaniami i technologią. Handlem, zwłaszcza w sektorze e-commerce, odnotuje przyrost sprzedaży. Rozwiną się nowe startupy i firmy innowacyjne. Że one się przez 2 tygodnie rozwiną, to jest zdecydowanie za dużo powiedziane. Ale coś w tej dziedzinie powinno się takiego wydarzyć, przynajmniej w strefie planowania, decydowania, co przynajmniej do tego ich rozwoju się przyczyni. A ponieważ w Bliźniętach mamy już teraz Jowisza, który będzie tutaj przez cały rok, o czym jest osobny film, i on będzie rzeczywiście te procesy wspierał. Generalnie to, co się dzieje w Bliźniętach przez najbliższy rok, można tak traktować bardziej. To, co Słońce weszło, Wenus weszła w Bliźnięta jeszcze niedawno i cały czas tam jest, więc wszystko, co wiąże się z technologią, mediami społecznościowymi, handlem, dyskusjami, będzie przez cały rok istotne, a jeżeli jeszcze teraz w tym miesiącu są aż te 4 planety, to jest jeszcze bardziej istotne. Od razu powiem, że to nie znaczy niestety, drogie Bliźnięta, że wszystkie w ciągu najbliższego roku będziecie, że tak powiem, pozbawione wszelakich problemów i wszystko Wam pójdzie gładko. Tutaj radzę odnosić się do prognoz moich miesięcznych, gdzie stopniowo będę mówiła, który sektor bliźniąt będzie mógł cieszyć się obecnością Jowisza, tudzież pozostałych tych krótkoterminowych dobrych wpływów, bo one są dobre. Tylko że jeżeli chodzi o wpływ Słońca, Wenus albo Merkurego, no to tych pierwszych, no to jest góra 2 dni, a tego trzeciego dzisiaj to jest tak naprawdę kilka godzin. Więc naprawdę nie ta generalizacja, że o, teraz wszystkie Bliźnięta mogą naprawdę robić wszystko, bo wszystko im się uda. No naprawdę nie wierzcie w takie rzeczy, bo to nie jest prawda. To nie jest. Tak, w ciągu miesiąca każdy z Was będzie miał rzeczywiście przynajmniej kilka dobrych dni. I to jest super, bo wcale nie każdy w ogóle będzie takie dni w tym miesiącu miał tak dobre jak wy. Ale to też nie jest tak, że wszyscy tego samego dnia, że wszyscy przez cały rok, czy nawet przez cały miesiąc. To po prostu jest taki tryb, taki cykl, tak? Tutaj widzicie, posuwa się to wszystko powoli i każdy tutaj z Was ma gdzieś swoje słońce urodzeniowe. Kiedy ta planeta, któraś z nich dotknie to słońce, przejdzie nad nim, to wtedy Wy odczujecie jej wpływ. No i Jowisz będzie szedł na niewolnik, bo on przez cały Wasz znak będzie szedł przez rok. To znaczy, że tak naprawdę musicie sobie wiedzieć, że ci, co się urodzili na początku znaku, najwięcej skorzystają na początku tego roku. A ci, co pod koniec, no niestety dopiero tak naprawdę w maju przyszłego roku. I taka jest rzeczywistość. Nie znaczy, że w tym czasie po drodze trafią Wam się same nieszczęścia, ale też nie możecie liczyć na te beneficja związane z obecnością Jowiszu w Waszym znaku w ogóle. Bo to nigdy nie jest tak, że Jowisz działa dla cały znak. Czy w ogóle jeszcze na cały trygon, tak? No bo oczywiście tak samo wagi i wodniki będą pod wpływem trygonu Jowisza do swojego słońca urodzeniowego, ale też tylko te, co się urodziły na początku, to na początku i te, co na końcu, to na końcu i te, co po środku, to po środku. Jak Jowisz będzie się cofał i wracał i 3 razy pokonywał pewien obszar, no to ci skorzystają najwięcej, ale o tym będę mówiła przy okazji retrogradacji Jowisza. A wracając do naszego wejścia Merkurego w Bliźniętach, staniemy się bardziej mobilni, no co w obliczu zbliżających się wakacji jakimś wielkim odkryciem nie jest, wiem,
ale też chętniej nawiążemy nowe znajomości i współpracę, co jest już takie troszeczkę nam dawno niepraktykowane. Staniemy się też bardziej otwarci na dialog i wymianę poglądów, co akurat dobrze nam wszystkim zrobi. Nasz Merkury w horoskopie dla Polski jest w domu 10. Tak? Tutaj mamy medium Coeli i tutaj przez te prawie dwa znaki w tym horoskopie mamy 10 dom. To znaczy, że ten Merkury w bliźniętach i w 10 domu oznacza, iż większą wagę przywiążemy do komunikacji rządowej, a władze dopilnują, abyśmy mieli wiele sposobów na dotarcie do informacji, które chcą nam przekazać. No stąd właśnie może ta edukacja rozróżnienia informacji prawdziwej od fałszywej, to może się z tym wiązać. Będziemy jako państwo aktywni na arenie międzynarodowej, biorąc udział w wielu negocjacjach o charakterze politycznym, ale i ekonomicznym. To się dzieje tak naprawdę, a teraz to się bardziej tak jeszcze nasili. Będziemy też jako kraj postrzegani jako nowoczesny i dynamiczny. Możliwa jest realizacja pewnych celów narodowych, które będą komunikowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. No też nie spodziewajmy się od razu jakichś bardzo spektakularnych sukcesów, bo jest to nadal horoskop na dwa tygodnie. Mamy jeszcze, może jeszcze dodać o gwieździe Alcyłan, z którą witała się każda wchodząca tutaj planeta. No i jest to ta gwiazda o tej naturze Marsa i Księżyca i to jest właśnie ten taki kruczek całej sytuacji. Ona tutaj, no mamy ciągle, cały czas mamy jakieś wypadki, jakieś katastrofy nawet. No Merkury też się z tym wiąże i jak on na nią najdzie, to też może te pierwsze dni po wejściu mogą dać takie efekty jeszcze. No mam, to już jest ostatnia planeta, która na razie będzie się z nią tutaj witać, to przez jakiś czas później już powinien być spokój. Poza tym jeszcze ten Merkury jest w koniunkcji z Jowiszem. To jest i dobre i złe, biorąc pod uwagę jeszcze tą gwiazdę, bo on z jednej strony no to jest oczywiście takie wielkie szczęście, ale musimy pamiętać o tym, że tutaj już zbliża się Uran, on jest jeszcze daleko, żeby powiedzieć, że on już wchodzi na tą gwiazdę, ale biorąc pod uwagę całą konstelację, to on już tutaj troszeczkę oddziałuje. Dlatego no te wydarzenia mogą być dość takie spektakularne, duże, chociaż no Jowisz będzie się starał, żebyśmy tego tak bardzo nie odbierali negatywnie i ciężko, jakoś żeby się szybko po tym wszystkim podnieść, tak ogólnie globalnie, no bo zawsze są osoby tak dotknięte jakimś wydarzeniem katastroficznym, że no i one się tak szybko jednak nie podniosą. Co dalej? Mamy tutaj, oprócz tej koniunkcji, mamy trygon Merkurego z Plutonem. I tutaj mamy Merkurego i to taka niebieska kreska, tak, do Plutona. To jest bardzo dobry wpływ. On sprzyja też głębokim analizom, efektywnej komunikacji i transformacji mentalności społecznej, naszej mentalności. To jest taki czas korzystny na wprowadzanie reform, szczególnie w obszarach komunikacji i transformacji, edukacji i badań. Może to również prowadzić do zwiększenia świadomości politycznej i lepszego zrozumienia złożonych problemów społecznych, co przyczynia się do ogólnego rozwoju i postępu kraju. Inaczej mówiąc, jeżeli takie jest powiedzenie, nawet to nie jest powiedzenie, taka jest zasada, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Więc jeżeli każdy z nas trochę więcej zrozumie, trochę więcej będzie umiał, trochę szerzej spojrzy, to jako grupa, jako naród, jako społeczeństwo, staniemy się silniejsi, będziemy mogli więcej osiągnąć i ten tranzyt nam w tym będzie pomagał. Mamy jeszcze trygon Merkurego z Lilith. To jest wyjście na jaw tajemnic, co nam wiele rozjaśni, stąd większa szczerość i otwartość w komunikacji, zarówno z władzami, jak i między poszczególnymi grupami społecznymi. Wzrośnie nasza świadomość i otwartość na tematy wcześniej tabuizowane lub ignorowane. A to może wiele zmienić, szczególnie w naszym społeczeństwie, gdzie takich tematów wcale nie jest mało. I ale coś może się
zmienić jednak, bardzo zważywszy na to, że sygnalizuje to też wejście Jowisza i pozostałej dwójki, no to jestem dobrej myśli, że te procesy jednak w te dwa tygodnie w jakiś sposób się zaczną, przynajmniej na tym poziomie mentalnym. I jeszcze mamy sekstyl Merkurego z Neptunem. Tutaj mamy Merkurego, taka niebieska kreska do Neptuna. To jest sekstyl też korzystny. No już wiecie, że niebieskie to są korzystne. Pojawią się nowe twórcze pomysły i innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, kultura, technologia. Staniemy się znowu bardziej otwarci na intuicyjne i duchowe aspekty życia, co prowadzi do głębszego zrozumienia i empatii. Ta empatia pozwoli nam inaczej patrzeć na te tabuizowane problemy. To się wszystko ze sobą łączy, to trzeba traktować jako całość. Nowe formy komunikacji będą bardziej inspirujące i pełne wyobraźni, co wpływa na rozwój mediów i sztuki. I co jeszcze możemy powiedzieć o naszym horoskopie wejścia Merkurego w znak bliźniaków? W ascendencie jest, na ascendencie mamy lwa. Czyli wzrośnie nasza pewność siebie i poczucie dumy narodowej. A to nam by dobrze zrobiło, tak w rozsądku oczywiście, ale ponieważ to jest dwutygodniowy horoskop, no to dobrze by nam zrobiło. Chętnie wyeksponujemy nasze osiągnięcia na arenie międzynarodowej, manifestując silne przywództwo i kreatywność. No to tam już było o tych rozmowach, licznych dyskusjach i o tym, że nasza rola też będzie istotna, też było, więc te rzeczy się po prostu nakładają, co podnosi ich znaczenie. Większy entuzjazm i optymizm pomoże nam w podejmowaniu odważnych inicjatyw. W medium Coeli mamy teoretycznie jeszcze w baranie, bo to jest właśnie 9.4, ale ponieważ to jest tak późno w barana, to bardziej rozpatrywałabym byka. Więc władze skupią się na stabilności, bezpieczeństwie i trwałym rozwoju gospodarczym. Priorytetem staną się inwestycje w infrastrukturę, rolnictwo oraz zasoby naturalne. No te kwestie są cały czas dość palące. Oczywiście mówimy o rzeczach takich bardziej medialnych, ale jak ktoś się interesuje gospodarką, to wie, że to są właśnie takie priorytety. Będziemy dążyć do wzmocnienia naszej pozycji ekonomicznej poprzez praktyczne takie przemyślane działania i konserwatywne jednak podejście do zarządzania zasobami. Chociaż wpływ barana trochę ten konserwatyzm osłabi i doda zdecydowania, ale może być tak, że zaczniemy rozważać trochę takie bardziej opłacalne dla nas ekonomicznie rozwiązania, przynajmniej przez jakiś czas, na rzecz tych nowatorskich, ekologicznych, no z tą ich ekologią to też można dyskutować. No w każdym razie może tak być, że pewne kroki pójdą w trochę inną stronę niż dotąd szły. I jeszcze tylko o władztwie. Też no niestety nie za wiele się tutaj wydarza, dlatego że no co rządzi horoskopem, w którym Merkury wchodzi w bliźnięta, który jest jego domem. To jest jego znak, on jest u siebie, działa tu najsilniej, czuje się fantastycznie i jest władcą horoskopu, nie Neptun tym razem. Więc wyzwalamy się przynajmniej w tych tematach z tej mgły, niepewności, marzeń mylonych z rzeczywistością, kłamstw, które specjalnie mają nam zakłócać rzeczywistość. Naprawdę horoskop jest dobry. Dziękuję wszystkim wspierającym, zachęcam nowych do wspierania kanału. Dziękuję subskrybentom, zachęcam kolejnych. Zapraszam do ustawienia powiadomień, żebyście sami decydowali, co oglądać. Oczywiście like, udostępnienia, komentarze. Dziękuję i proszę o więcej. Do widzenia!